Cześć widzowie. Jakiś czas temu wspominałem Wam, iż pewna firma robi dla mnie filtr, a raczej system filtrów do oczyszczania wody, takiej, którą mogę zaczerpnąć z jeziora, stawu, prawdopodobnie nawet i z kałuży. Cześć Mirek. Nic, film nagrywam. No. Chcesz być w telewizji? No dobra, to już cię puszczę. No pomachaj, pomachaj, pozdrów moich widzów. No, pozdrawiam. No. To jak skończysz nagrywanie, to będę miał do ciebie romansie. Dobra, to przyjdź, no, za jakiś czas. Dobrze. Trudno mi powiedzieć za ile. Odwiedził mnie kolega, pewnie coś mu się popsuło. Dobra, wracamy do tematu. Partnerem tego odcinka jest ta firma i tu jak widać jest wielka paczucha. Powiem Wam, jak wyciągałem ją z tego boksu z paczkomatu, to było wciśnięte dosłownie no na milimetry. No i dobra, zobaczymy, co tutaj w tej paczce jest. Tak, żeby było ładnie widać wszystko. Trzeba poustawiać statyw. I co, tniemy? Firma, której widzieliście logo, zajmuje się sprzedażą filtrów do wody. Właściciel firmy powiedział mi w ten sposób, iż gdy dostanę paczkę, żebym się jeszcze z nim skontaktował telefonicznie, bo ma mi zdradzić jakieś tam niuanse techniczne dotyczące tego całego systemu. Przysłał mi w PDF-ie instrukcję, jak to... No instrukcje po prostu, jak to ma działać, czy jak to jest zbudowane, ja tylko tak na razie przejrzałem na telefonie, a wydrukuję sobie normalny format, żebym mógł dokładnie wszystko posprawdzać, co i jak. I powiem Wam, że nawet nie wiem, jak to wygląda. Zaraz to polę ściągniemy. Tak, i teraz gdzie tutaj ciąć? Dobra, chyba tu. Tak, tak i tak. Będziemy wyciągać. O, tu są jakieś wężyki. O, tu już jest wydrukowana instrukcja. No i bardzo dobrze. Tu są wszystkie te wężyki do podłączenia. No, folię możemy walić. To pewnie jest jakiś klucz do jakiegoś filtra. Co to jest? A, to jest, słuchajcie, kranik. Ale sprytny. Kranik jakiś przyłącza. Jak to ma działać? Tak, czy tak? A, tak chyba. Nie wiem, czy to widzicie. O, taki fajny. Dobra, to kranik schowamy. A, do kartonika, bo jeszcze coś pogubię niechcący. Dobra, niech leży w kartoniku, ten klucz też. Tutaj coś jakieś przyłącza. Powiem Wam, że na razie jestem przerażony, bo nawet nie wiem, jak do tego się zabrać, ale myślę, że dam sobie radę. To jest taśma chyba teflonowa. Tak. Tu co mamy? Też jakieś hydrauliczne elementy. Dobra. Boli mnie ta ręka, kurczę, se coś nadwyrężyłem w nadgarstku. Nic nie mogę dźwignąć tą ręką, ale nie przypominam sobie, żebym coś tam ciężkiego dźwigał. No, tak
boli, bo boli, samo z siebie. Dobra, to odłożymy wszystko na bok. I zobaczymy, co tu jest. Aha, to wygląda coś takiego. No i słuchajcie, tak to się prezentuje. Tak jak tu piszę na tym busiku. Chyba moja T4. Firma www.woda.com.pl. Filtry wody pitnej. Usuwa 99,99% zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych. Zanim do mnie to urządzenie trafiło, to konstruktorzy przeprowadzali testy i wzięli wodę z jakiegoś stawu, który ma bardzo, no bardzo brudną wodę, no po prostu niezdatną do picia. Ja tam mam gdzieś w informacji na mailu, tam są podane te jednostki, nie pamiętam jak on, jakieś chyba 3-litrowe jednostki te czystości wody. W każdym razie to urządzenie oczyściło tak tą wodę ze stawu, że była chyba 4-krotnie niższa wartość zanieczyszczeń niż woda, która jest dopuszczona do picia, normalnie taka z wodociągu, z kranu, która jest zdatna do picia, to tamta jeszcze chyba 4-krotnie miała mniejsze zanieczyszczenia. No i co tutaj mamy? Tu mamy coś, jakiś, nie wiem, jakiś sterownik. Powiem Wam, że kompletnie nie wiem, co tu do czego. Tu jest jakiś sterownik. Tu jest, co tu pisze? Electric Ballast for UCV Lamps. Aha, czyli to jest jakiś zasilacz, tak mi się wydaje, że to jest jakiś zasilacz do lampy UCV. Pewnie jakaś lampa bakteriobójcza. A tu co mamy? Tu jest, a i słuchajcie, tu są jakieś wyjścia, pewnie na te przewody, o. Bo tu mam te przewody biały, niebieski, czerwony. Tak, to będą jakieś wyjścia. Muszę teraz dokładnie się zagłębić w instrukcji. Jutro zadzwonię do właściciela firmy, żeby mi jeszcze wytłumaczył, co i jak. A teraz chcę zobaczyć, jak to w środku wygląda, tylko nie bardzo wiem, jak to się otwiera. A nie chcę przy okazji zniszczyć. Czekajcie, jak to jest? To jest jakoś prawdopodobnie z jednej strony na jakimś zawiasie. O! Puściło. Tutaj widzicie, takie są no takie zatrzaski, można tak nazwać. A tu jest, słuchajcie, tu jest jakaś, nie wiem, płytka jakaś plastikowa, ale widzę, że tu można sobie bez problemu jakąś płytę z pleksji czy z poliwęglanu sobie zamontować. Choć nie wiem, czy jakiś będzie sens tego, no ale można, w każdym razie można. Ta skrzyneczka jest do tego przystosowana. No i co tutaj mamy? Słuchajcie, ja tu nic nie wiem, co, no to są zapewne jakieś filtry. Co tu jest? To jest pewnie pompa. To jest pewnie pompa. To jest, tu są jakieś systemy filtrów, ale co do czego, to nie mam pojęcia. No tak, tak mniej więcej to wygląda, ale będę musiał się skonsultować jednak z właścicielem firmy, żeby mi wytłumaczył. Muszę się zagłębić w tą instrukcję. Czekajcie, to jak to było? Jakoś tu było wkładane. Aha, chyba... Nie, zaraz, tak? Tak. Aha, tu są takie zatrzaski. O, w ten sposób. I to urządzenie jest, no jak widać, na 230 V. W moim camperwanie nie będzie to stanowiło problemu, bo tu mam też prezent, który już wcześniej Wam pokazywałem, czyli przetwornica prądu stałego na prąd przemienny na 230 V i to ma chyba 500 W, tak? Nie, 500 chyba szczytowo 1000 W, to myślę, że to bez problemu powinno pociągnąć. To urządzenie można zastosować zarówno w kamperze, w kamperwanie, no zwał jak zwał, na jakimś jachcie i bez problemu można to zastosować w domu jako system oczyszczania wody. Montujemy to gdzieś pod szafką, gdzie jest zainstalowany zmywak. Możemy korzystać sobie z naprawdę super oczyszczonej wody. Jeszcze docelowo nie wiem, gdzie to zainstaluję. W samochodzie. No gdzieś znajdę miejsce, nie jest to takie aż wielkie. No i ciężar to też, no kilka kilo to waży, ale nie jest jakieś potężnie wielkie. No dobrze, to teraz tak, pozostało mi to
pozostało mi się z tym zaznajomić. Od strony technicznej jutro zadzwonię do Piotra, czyli do właściciela tej firmy, żebym jeszcze naświetlił różne sprawy związane z tym urządzeniem. No i spróbuję później Wam przeprowadzić jakieś testy. W każdym razie to urządzenie trafiło do mnie już po testach i woda była wysłana, tak jak wspominałem, że jest super oczyszczonym stanie, chyba czterokrotnie lepsza niż woda taka typowa kranówka. Zresztą ja jeszcze przeczytam dokładnie i dokładnie Wam powiem, jakie to są wartości, jak to się nazywa, bo z pamięci Wam nie powiem, te jednostki czystości wody. Więc oni przeprowadzili te testy na, tak jak wcześniej wspomniałem, na tej brudnej wodzie ze stawu. Wodę wysłali do laboratorium, otrzymali wyniki, no i są bardzo pozytywne.